Witam was bardzo serdecznie, ja jestem artysta pisarz, a to jest kolejny odcinek z cyklu Assassin's Creed, przekrój poprzeczny przez serię Assassin's Creed. I na początku chciałbym was bardzo przeprosić, jeżeli ten odcinek będzie się charakteryzował niską płynnością albo desynchronizacją tego, co mówię i obrazu, ale niestety gra jakoś dziwnie mi się nagrywa przy przyspieszonym tempie. Zrobiłem co mogłem, żeby to wyoptymalizować jakoś, ale no wiadomo, że ja nie jestem ekspertem w tej kwestii, więc tutaj no przepraszam. Dobrze. Gra, w której się dziś spotykamy, a więc Assassin's Creed 3, swoją premierę na konsole Xbox 360 i PlayStation 3 miała w dniach 30, to jest świat, i 31 Europa, października 2012 roku. Optymalizacja na komputer osobisty okazała się 20 świat i 22 Europa, listopada tegoż roku. Natomiast produkcja doczekała się również jako pierwsza z dużej serii portu na konsolę Wii U w dniach 18 świat i 30 Europa, listopada. No i jeżeli spojrzeć na ocenę na Metacriticu, to najniższą będzie miała wersja na komputer osobisty znowu, a więc 80 punktów. 84 przyznano Xboxowi 360, natomiast ex aequo stoi 85 PlayStation 3 i Wii U, czyli wreszcie ktoś doścignął tą niedoścignioną legendę PlayStation. Dobrze, przejdźmy może do samej rozgrywki. To jest Desmond Miles, znowu. Znaczy nie wiem, czy widzicie Desmonda, bo jeżeli jest desynchronizacja, to pewnie nie widzicie. Nieistotne. Co się stało fabularnie? Oczywiście znowu są dwie warstwy fabularne. W pierwszej kontynuujemy, po raz ostatni już kontynuujemy historię Desmonda Milesa, który wydostał się z tej swojej dziwnej zapaści nerwowej i wraz z przyjaciółmi asasynami podróżuje po Ameryce Północnej w poszukiwaniu tak zwanego klucza i sposobu, jak ocalić świat przed końcem, który miał nadejść 21 grudnia 2012 roku. Natomiast jeżeli chodzi o warstwę, można rzec, z przeszłości, to tutaj mamy do czynienia z dwoma głównymi bohaterami. Na początku jest to Heitan Kenway, angielski członek bractwa, który wyrusza do Ameryki, aby odnaleźć wielką świątynię, a także no umocnić pozycję bractwa w Ameryce. No i później przez większą część gry kierujemy jego synem, właśnie tą postacią, Ragun Hagedonem. On otrzymał takie imię, ponieważ jego matka była Indianką. No to jest dość zawoalowane. Który po prostu szuka zemsty na Templariuszach i pomaga mu w tym jego mentor Achilles Davenport. No, więc wiadomo, że przeniesiono się do nowego okresu historii, to jest okres kolonialny w Ameryce, a więc Boston, Nowy Jork, te sprawy. No i początek XVIII wieku, można by rzec. W zasadzie to pierwsza połowa XVIII wieku. Pierwsza? Nie, druga to już jest nawet połowa XVIII wieku. Dobrze, ale przede wszystkim zmiany dotknęły warstwy gameplayowej, ponieważ no niby poprzednia część nazywa się Revelations, ale tak naprawdę rewelacją dla tej serii była właśnie trójka, ponieważ ona wprowadziła świeże mechaniki w praktycznie każdej sferze rozgrywki. Oczywiście w bieganiu są nowe sposoby chwytania się różnych rzeczy, ale też takie na przykład, o tutaj wam pokażę, coś takiego jak okno, do którego można sobie wbiec. Zmianie uległo też trochę sterowanie. Op. I tutaj już na szynach sekwencja, przeskakujemy przez budynek. Zmianie uległo trochę sterowanie, jest teraz niestety mniej instynktowne, ale nie jest jakoś specjalnie niewygodne, można się do niego przyzwyczaić. Co jeszcze? Jako że nie mamy już do czynienia z Ezio, który był wyposażony, wiadomo, w hako, ostrzo, rewolwero, trutkę, to zmienione jest wyposażenie i nasz główny bohater Connor, bo takie jest jego drugie imię, posiada u siebie, zaraz wam pokażę. Wiadomo, że normalna walka na pięści też jest dostępna. Ostrze, tu jest ikona pojedyncza, ale posiada dwa ostrza. Tomahawk, który jest kompletnie nieprzydatnym featurem, jest tak po prostu dodany, bo Indianin to musi mieć Tomahawk. Ja tego nie mam w tej chwili, ale jest jeszcze dostępna bodajże duża broń i mała broń również.
No i co po stronie dystansowej? Tutaj jest trochę więcej zmian. Rewolwer, który już nie jest przymocowany do ostrza, tylko nosi go normalnie tutaj na pasie. Łuk, który zastąpił kuszę, jest takim cichym rodzajem broni dystansowej. Shengbao, czyli strzałka z liną. Ona przydaje się głównie w polowaniach. O polowaniach też wam opowiem. Jest takim raczej krótkodystansowym, to znaczy na mniejszy zasięg niż rewolwer czy łuk, ale większy niż miecz. Takim rodzajem unieruchomiania przeciwników, można rzec. Zatrute strzałki, które można wyrzucać na odległość, miny potykowe, sidła i przynęta. Te dwie rzeczy przydają się w polowaniu. Świstawka na konie, taki też feature trochę. No i oczywiście opcja rzucania pieniędzmi, która była już dostępna, odkąd w serii pojawiły się pieniądze. Co jeszcze uległo zmianie? Jeżeli chodzi o system ukrywania się, to dodano tak zwane strefy śledzenia, a więc można rzec, że tak jak jest na przykład Stuksiana, to jest tutaj dla nas taki nieruchomy punkt ukrycia się, tak strefa śledzenia to jest na przykład jakiś obszar krzaków, w których nikt nas nie widzi. Na przykład to jest taka strefa śledzenia, ja tu teraz wskoczę i jestem niewidzialny. Jak widać, dodano też zwierzęta, na przykład psy, indyki, gąsiory. Niektóre są hodowlane, na niektóre można polować. Co jeszcze? Zmianie uległ też system walki. Wprowadzono aktywną kontrę, to znaczy, jeżeli ktoś nas zaatakuje w trakcie, gdy walczymy, gdy wyprowadzamy cios, gdzie tu są jacyś przeciwnicy, może pokażę. W trakcie, gdy wyprowadzamy cios. To możemy po prostu automatycznie przejść w efektownej animacji do obrony przed tym ciosem. Tutaj jest punkt ukrycia się. Znaczy punkt ukrycia się, punkt strażniczy. Jeżeli chodzi o samo wykrywanie i reakcje z otoczeniem, to one są niemalże takie same. To znaczy jest ten system. O, to jest ta kontra. Widzieliście taki czerwony znacznik nad jego głową. System zmniejszania swojej, jak to się nazywa, rozgłosu, to jest mniej więcej taki sam, to znaczy są afisze, ale dodano też opcję pójścia do drukarni i po prostu wydrukowania sobie nowych afiszy, takich jakimi samemu się chce. Co jeszcze? Co jeszcze takiego? Żeby być skrupulatnym, nadmienię też, że jest też dodana minigierka włamywania. Jeżeli mamy się włamać do jakiegoś pomieszczenia albo ukraść coś ze skrzyni, to wtedy on wyciąga tam swoje narzędzia do włamywania i łamie zamek. I ja jestem pewien, że to dobrze wyszło na konsolach, natomiast na PC-cie jest niestety zrobione tragicznie. Niestety, no musimy być szczerzy, ustawianie myszki w lewo, w prawo, do góry, do dołu, czasem jeszcze to nie działa odpowiednio, czasem się nie zapisują ustawienia, no i to jest niestety źle zrobione. Dodano opcję biegania po drzewach, jako że Connor wychowywał się cały czas w wiosce indiańskiej, to można sobie pobiegać. Znajdźki. Tutaj na przykład mamy do czynienia ze stroną almanachu, która kompletnie nic nie wznosi. Oczywiście jest również opcja odblokowania sobie jakiejś super zbroi. Tutaj jest to zbroja kapitana Kida, ale ona znowu nie jest tak porywająca. Wiąże się z jakimiś listami, które przekazał ten kapitan jakiemuś staremu dziadkowi w wiosce. To jeszcze zobaczycie. Nie ma już jednolitego właśnie podziału na zbroje, to znaczy, że jest na przykład na ramiennik, na golennik, za rękawie i tak dalej, tylko po prostu jest cały strój, można sobie zmienić. I myślę, że to jest akurat dobre rozwiązanie, ponieważ człowiek nie musi czekać, aż cały wygląd się zmieni i tak smucić się, że trochę mam z tego stroja, trochę z tego, tylko po prostu człowiek jest już całkowicie ubrany, można rzec. Natomiast jeżeli chodzi o sam design Conora, to wiadomo, że to już jest trochę bardziej taki właśnie w stylu kolonialnym, ala trochę surdut czy coś takiego. Mniej koronkowy niż u Ezia, ale mi się podoba. Zwłaszcza tutaj ten fajny czubek taki tego kaptura z taką naszywką. To jest akurat bardzo fajnie zrobione. No i te spodnie indiańskie, takie czysto ze skóry, jak to Indianie nosili. Co jeszcze, co jeszcze? Jeżeli chodzi o samą fabułę, to mogę nadmienić również to, że prolog, w którym gra się Heitanem, jest niestety moim zdaniem trochę zbytnio rozciągnięty. No i trochę nużący, aczkolwiek
samo zakończenie tego wątku jest po prostu genialne i moim zdaniem akurat tutaj udało się wywrzeć odpowiednie wrażenie na odbiorcy. Ja za pierwszym razem jak przeszedłem ten prolog z Heitanem, to miałem takie: co? O co chodzi? Dlaczego? I to jest właśnie to, co ja lubię mieć w grach i bardzo się cieszę, że coś takiego się pojawiło i moim zdaniem to jest jeden z najlepszych momentów w całym Assassinie. No i sam Heitan jest bardzo fajną postacią. Ja spotkałem się z taką opinią, że dużo lepiej by wyszło Assassinowi, gdyby głównym bohaterem całej gry był Heitan i gdyby akcja toczyła się w Londynie. I myślę, że tutaj akurat jest zdecydowana racja, tylko że odwzorowanie Londynu nie jest tak łatwe jak odwzorowanie chociażby Bostonu. Dobrze, to może teraz udamy się. Wprowadzono również system speed travelu, to znaczy można sobie z dowolnego miejsca na świecie podróżować do punktu takiego, właśnie takim znaczkiem zaznaczonego. W poprzedniej części to było tak, że można było z punktu do punktu, tutaj z każdego miejsca na świecie do punktu. Udamy się do miejsca, które odpowiada Monteregioni z Assassin's Creed 2. To znaczy jest taką siedzibą Bractwa Asasynów, ale nie do końca. Ponieważ wiadomo, że w części Brotherhood i Revelations był dużo większy nacisk położony właśnie na rozwój bractwa i tak dalej, natomiast rozwijanie siedziby było minimalistyczne. Tutaj powrócono do rozwijania siedziby, a chyba w ogóle nie ma opcji kontroli bractwa. To jest dom Achillesa Davenporta. Co takiego w nim jest? Otóż cały dom otacza mnóstwo wolnej przestrzeni i można z czasem robi się z tego cała osada, można tutaj zdobywać kolejnych mieszkańców, którzy się tu osiedlą. No i ci mieszkańcy wiadomo, że mają jakieś zawody, na przykład są drwalami albo są, nie wiem, rzemieślnikami jakimiś, stolarzami. No i wiadomo, czym to musiało zaskutkować. W grze pojawia się system craftingu. To znaczy możemy sobie wykraftować najróżniejsze, ciekawe przedmioty i później je sprzedawać u kupców, a to wszystko za pośrednictwem tej oto leżącej tutaj księgi. Mamy zapasy, można właśnie pobierać, ja już mam pierwszą, można rzec, pierwszych czterech mieszkańców, ponieważ dwóch drwali jego żony, którzy wydobywają z lasu i można na przykład dębową korę, albo dębowe drewno, węgiel drzewny, bardzo dużo jest tych różnych opcji tutaj. Jest jeszcze rzemiosło, nie mam żadnego rzemieślnika niestety, i handel, można wysłać konwój do, na przykład, zróbmy coś takiego, do tego kupca, spacja, wyślij konwój, potwierdź. Oczywiście konwój wysłany, przynosi to jakieś tam korzyści, ale ja się tym specjalnie nigdy nie bawiłem, ponieważ moim zdaniem to jest jeszcze słabo wykonane i dość nudne. Taki też trochę feature zapełniający miejsce. A to sam pan Achilles Davenport, ale niestety się na nas obraził i nie będziecie mogli się mu przyjrzeć. Dobrze, to może teraz udamy się trochę na ten teren właśnie do Mossa Davenporta. O czym jeszcze nie mówiłem. Wspominałem, że Heitan jest fajną postacią, ale zapomniałem powiedzieć, że największą bolączką tej gry jest słaby główny protagonista, więc Connor. Connor jest niestety postacią niemalże bez charakteru, z którą bardzo trudno się utożsamić. I niestety, no wiadomo, że to nie jest Ezio, ale mógł być jeszcze lepiej napisany. Gracz przez cały czas nie rozumie jego motywów, to znaczy on tam mój lud, moja ziemia i takie tam różne. My, gracze z współczesności, nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć. Tak jak Ezio miał tutaj zemsta za śmierć rodziny, to tak, to oczywiście. Tam wiadomo, że dziewczyny i tak dalej, to wiadomo. Przepraszam, że powtarzam cały czas, wiadomo. Wszyscy się z nim utożsamiali i w ogóle fajna postać i tak dalej, ale tutaj Connor, właśnie Connorowi najbardziej zależy na jego ludzie, ludowi, na jego Indiankach tam przybocznych. I to niestety grze nie wyszło na dobre. Ale są inne ciekawe postacie. Mi na przykład bardzo podobała się postać Achillesa Davenporta, który jest takim fajnym, zgorzkniałym staruszkiem. Ja zawsze lubiłem zgorzkniałych staruszków. Zresztą nie tylko zgorzkniałych, ja bardzo lubię stare postacie ogólnie. Na przykład Gandalf, tak, to chyba mam jeszcze od Gandalfa. Gandalf był moją pierwszą ulubioną taką postacią w takim zaawansowanym wieku, można by rzec. Polowanie chciałbym wam pokazać, ale niespecjalnie są tu zwierzęta żadne. Polowanie odbywa się tak jak walka z normalnym przeciwnikiem, tylko takim, który by uciekał. Musimy się zaczaić, podejść jak najbliżej i po prostu uderzyć bronią. No i to też jest ciekawe, że wprowadzono podział, to znaczy jeżeli uderzymy mieczem na przykład, to dostaniemy słabsze materiały, niż byśmy uderzyli ukrytym ostrzem.
W sumie fajne rozwiązanie i przydatne. Co jeszcze? Zastanawiam się, o czym wam jeszcze nie mówiłem. A wspominałem wam o bardzo dużej ilości rzeczy już w ciągu tych 15 minut. Hop. Wyrzucono z menu głównego opcję tam ekwipunek, wyposażenie i tak dalej, bo uznano, że to jest wszystko niepraktyczne, bo wszystko można sobie zobaczyć tutaj. Ale jest baza danych, w której się rozwijają inne sfery się rozwijają, można rzec, tej bazy. Przepraszam, że tak milczę, ale znowu moje słuchawki wariują. Dobrze, o czym to można wspominać? Do czego my w ogóle płyniemy? Co to jest? Co to może być? Otóż kolejną rewolucją, która została wprowadzona w grze, jest statek. Kapitan statku jest bliskim przyjacielem starego człowieka na wzgórzu, czyli właśnie Achillesa. Jako że Connor jest tutaj uczniem Achillesa, to jest też przyjacielem samego Connora. I dzięki temu można sobie czasem popływać. Wprowadzono w grze bitwy morskie, niedługo wam pokażę, jak tylko podpłynie Connor łaskawie swoim wolniutkim, ślimaczym tempem. A, można było przyspieszyć prawym przyciskiem. Przepraszam, mój błąd. Statek jak statek, nie? Dobrze, porozmawiajmy z panem kapitanem. Oczywiście, jak wszystko we współczesnych grach, statek może być upgrade'owalny. To znaczy, możemy mu zakupić, tak jak widzicie, drewniane wspólniki kadłuba, dodatkową armatę, kulę ognistą, kartacze i takie różne inne ciekawe rzeczy. Natomiast nie można zmieniać samego jego wyglądu. No, co w sumie ciekawe, że o tym nie pomyśleli. Wiadomo, że później to będzie bardziej rozwinięte w kolejnej części serii, a więc Black Flagu, który w zasadzie opiera się na statku. Ale do tego czasu jeszcze... No to za tydzień będę wam o tym rozmawiał, prawda? No dobrze. A więc to będzie bitwa morska. Tak, to zdecydowanie jest druga połowa XVIII wieku. Co my mamy zrobić? Zbadaj okolice latarni morskiej. Statek ma... trzy ustawienia żagli, albo żadnych żagli, albo pół żagle, albo tak jak teraz jest ustawione pełne żagle. A to zielone coś, co mamy na minimapie, to jest chyba kierunek wiatru. Aczkolwiek nie jestem pewien. Fizyka statku jest całkiem solidna. To jest chyba tak, że po prostu jak z rozpędu się obracamy na przykład, to... jest szybszy taki obrót. Mam nadzieję, że będzie jakaś bitwa morska, że będę wam mógł pokazać, jak strzela się z armat. Może o jakichś easter eggach pogadam teraz. Wow! Zdecydowanie. A więc strzał odbywa się za pomocą właśnie takiego znacznika pasma. Przyciskam lewy przycisk myszki, włącza się znacznik, puszczam lewy przycisk myszki, znacznik się uaktywnia, to znaczy można sobie strzelić. Nie jestem pewien, czy można anulować strzał, jak się włączyło pasmo. Nie ma też wskaźników życia przeciwnika. Oczywiście istnieją również inne rodzaje dział, jak w Folgierze bodajże, których można używać takich malutkich, to są takie malutkie działka, można je celować i strzelić. Ale one są nieprzydatne kompletnie. Znaczy, jeżeli nie potrafi się nimi wycelować w odpowiedni punkt. No więc easter eggi. Przede wszystkim znowu twórcy puszczają oko do gracza i umieszczają całkiem ciekawe easter eggi, z tym, że nie są już one ukryte w nazwach na przykład achievementów, jak to było w poprzedniej części. Można by chociażby podejść do rogu jakiegoś tam budynku, nie jestem pewien którego. Chyba przegramy. Ależ mi wstyd za siebie. Podejść do rogu danego budynku i wykonać jakąś tam czynność, nie jestem pewien jaką znowu. Bo to musicie sobie sami poszukać. I wtedy podbiega do nas indyk. I ten indyk będzie za nami cały czas chodził. Ale to nie wszystko, ponieważ jeżeli... wyceluje się w tego indyka i wpisze się Konami kodu, to
Indyk zyska kaptur asasyna i będzie od tej pory członkiem bractwa i będzie nam pomagał w walce. Znaczy nie będzie nam pomagał w walce, dalej będzie tylko chodził tylko że z tym śmiesznym kapturkiem, ale to też widać, że twórcy mają trochę poczucia humoru. Dobra, no ładujcie szybciej, chłopaki. Ja już jestem przyzwyczajony do sterowania z Black Flaga i trudno mi się tutaj opanować. No niestety moim zdaniem sterowanie w tych bitwach morskich nie jest zbyt wciągające ani specjalnie wygodne. To już ostatni? Bo jeszcze jeden jest. Ta, zdecydowanie jeszcze jeden, jak nas śledzi. Co jeszcze? W jednym miejscu na mapie po prostu narysowana jest rzepa, więc twórcy udowodnili, że nie trzeba rysować wiadomo czego męskiego członka, żeby było zabawnie, tylko narysowali rzepę. Też fajnie, też fajnie. Zginiemy. Jak on teraz nie zginie, to my teraz zginiemy. Co jeszcze? W plikach gry znajduje się przemowa Connora, która podsumowuje wszystkie wydarzenia. No i niestety my zginęliśmy. Która podsumowuje wszystkie wydarzenia z całej fabuły, ale niestety ona się nie znalazła w grze. Dlaczego? Tego nie wie nikt. Dobrze, w takim wypadku może wyjdziemy sobie z Animusa, jeszcze wam pokażę świat zewnętrzny. Można też polatać przez chwilę maszyną Leonarda, ponieważ znajduje się jej schemat, w którymś tam miejscu można ją wykraftować. A to jest wielka świątynia, w której toczy się akcja. Tutaj leży sobie spokojnie Animus, do którego można wejść. Został już zminimalizowany do po prostu najmniejszej formy, jak się tylko da. To jest Rebeka, pamiętacie Rebekę? Tutaj jest tata Desmonda, który postanowił też się dołączyć do oddziału. O, a widzicie tam tą postać tam w górze? To jest ta, która była przed nami, jedna z tych, które byli przed nami. Oczywiście tutaj cały ten wątek ze świątynią opiera się na tym, że można po prostu eksplorować ją i słuchać historii Junony, która opowiada, jak to oni kiedyś próbowali uratować świat. Ale nie tylko, ponieważ tak jak w poprzednich częściach akcje akrobatyczne typu wypad do Koloseum były tylko pod koniec rozgrywki, tak tutaj jest ich całkiem sporo w trakcie rozgrywki i chodzi o zdobywanie właśnie kolejnych zasilaczy energii tej świątyni. I tak jest misja na Manhattanie albo gdzieś tam w Brazylii. Tak więc to też jest ciekawe rozmaicenie, ten wątek Desmonda został już doprowadzony do końca. Wprawdzie samo zakończenie jest niespecjalnie porywające i moim zdaniem całkiem słabe, ale no to już nie będę się tutaj wypowiadał. Siemaszon. This is how it started. What are you up to? Just brushing up on my American history? Well, I say history. They say they teach you strange things in the States. Like what? Well, for all the talk of the revolution, o czym jeszcze? It was a civil one. Moja historia z grą jest wiadomo, pożyczyłem i tyle przeszedłem. Nic ciekawego, natomiast ja często się spieram z ludźmi, którzy twierdzą, że trójka była najsłabszą częścią serii, ponieważ moim zdaniem była bardzo potrzebną rewolucją przede wszystkim i tutaj ja mam bardzo pozytywny stosunek do trójki, moim zdaniem jest nawet lepsza od Brotherhooda, a kto wie czy nie lepsza od Revelations. Ponieważ była przede wszystkim potrzebna, no nie chyba nikt nie oczekiwał kolejnej gry o Ezio, która byłaby niemalże tak sama jak poprzednia i tylko wnosiłaby kilka świeżych odświeżeń. A tutaj mamy odświeżony HUD, kilka nowych rozwiązań, wprawdzie nowy design Desmonda mi się niespecjalnie podoba, ale też trudno. Boże, jaka długa rozmowa. I to chyba wszystko, co wam chciałem dzisiaj powiedzieć, słuchajcie. Nadchodzi czas, żeby zakończyć ten odcinek. Sean, zamknij się, ja cię uwielbiam, ale zamknij się. O czym on gada w ogóle? O butelkach wina? Dobrze. Chciałem jakiś fajny look zrobić. O, powiedzmy tak. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że ten materiał nie był specjalnie jakoś męczący w odbiorze przez te różne kombinacje płynnościowe. No i co, widzimy się za tydzień w na razie ostatnim odcinku tej serii. Mam nadzieję, że jeszcze wyjdą kolejne części Asasynów i kolejne części wam ogram, o ile mój komputer mi na to pozwoli. No, a do tego czasu pokój nad Izraelem.